Gwini, zapytam ciebie o tę essę. No. Czy jako szczecinianin rodwity masz problemy z wykorzystywaniem tego w TikTokowych trendach? Nie, kurwa, ty stary. Uważam siebie za głównego promotora tego zjawiska. Dobra, jak miałbym z kimś kojarzyć, to z tobą. Słuchaj, ja nie mówię, że ja to wymyśliłem, nie mówię, że ale promotorem byłem pierwszy w odzieży w marce 100% wykorzystywaliśmy esse, to żadna firma tego nie używała, zresztą mamy znak słowno-graficzny zastrzeżony mam nawet taką swego rodzaju satysfakcję, że po prostu coś puściliśmy w świat, co tak się rozwinęło i nawet jakiś wpływ na język polski ma i tak dalej.